Siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie po bardzo, bardzo długiej przerwie. Generalnie znajdujemy się oczywiście u Krzysia Kejsa, bardzo dobrze już na pewno poznajecie. Dzisiaj 26 maja roku Bożego 2021. Pokazy u Krzysia organizowane przez firmę Talex, którą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Fajnie, że coś się dzieje, że wreszcie jakieś chociaż targi, bo naprawdę tego nam strasznie, strasznie brakuje. Aktualnie teraz jedziemy sobie z przetrząsarką. Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś później małą chwilkę gdzieś tam sobie wbić do kosiarek. Najgorsze jest to, że to wszystko jest tak troszeczkę podzielone z racji tego, że pół pola to aktualnie jest 8 hektarów w jednym kawałku i połowa praktycznie pola jest dla firmy Talex, bo nagrywają dla swojej firmy tutaj cały materiał, więc gdzieś oni tam sobie teraz aktualnie koszą kosiarką tylną. Wcześniej już przednią mają nagraną, teraz przednia, jak widzimy, jeździ swędem i nam tutaj obkasa. No nie szkoda, że nie mogliśmy podpiąć przedniej i tylniej, no ale wiecie, trzeba wszystko na spokojnie sobie nagrać. Ja akurat mam tą fajną chwilkę, mówię, a Kejsem kiedyś jeździłem, więc teraz będzie, można powiedzieć, sam raz. Dawno też już ciągnikiem się nie jeździło, naprawdę bardzo długi czas nie było tutaj vlogów, za co z góry przepraszam. Aktualnie możecie widzieć naprawdę o wiele lepszą jakość, przynajmniej mam nadzieję, bo nagrywamy sobie nową GoPro 9, więc miejmy nadzieję, że teraz ta stabilizacja, ta płynność, to wszystko będzie jak na najlepszym porządku. Tu na spokojnie sobie z nią zawrócimy. Naprawdę mega się cieszę, bo można powiedzieć, że wszystko zorganizowane w najlepszym porządku. Tutaj firma Talex się o wszystko pięknie postarała. Jest ze mną Adaj, jest ze mną Tanas, jest naprawdę multum youtuberów. Można powiedzieć, szycha youtuba się zjechała, siema. I powiem wam szczerze, że naprawdę jestem mega zadowolony. Myślę, że materiałów pewnie znajdziecie dość dużo, bo praktycznie dzisiaj każdy tutaj nagrywa, ale fajnie, że mogliśmy się spotkać. To najważniejsze, powiem wam, gdzieś
zawsze jako my youtuberzy jeżdżąc na targi, takie spotkanie się pomiędzy sobą, pogadać, jakoś nigdy, wiecie, nie ma człowiek na to czasu, bo jadąc na targi głównie jeździmy dla was widzów, żeby sobie z wami pogadać, strzelić fotę i ogółem całe te. A tutaj dzisiaj głównie spotkaliśmy się, taka impreza zamknięta, tylko i wyłącznie dla Jupiterów. Więc mamy tego czasu troszkę. Dzisiaj aktualnie no kosimy, przetrząsamy. Jutro będzie zgrabiane. I będzie prasowane. Krzysiu będzie prasował, żadnej prasy innej nie mamy. Krzysiu będzie prasował, ale mamy jeszcze, oprócz tych maszyn, których dzisiaj tutaj no nie widzimy, pewnie będziecie go gdzieś mieli w filmikach pod muzykę. Mamy jeszcze zgrabiarkę. I mamy owijarkę Talexa, wszystkie maszynki. Jeszcze tutaj z Techpomu przyjechał Masej. Będziemy go prawdopodobnie przepinać później w kosiarkę tylnią. Albo nie, no całego zestawu nie zepniemy z racji tego, że nie ma wyjścia na wałek bomb tutaj z przodu. Więc jedynie taki zestaw, jaki by mógł być, to tylko i wyłącznie mógłby być to właśnie Fendt, który jeździ z przetrząsarką. O, Boży Adam biegnie, nagrywa vloga elegancko tego samochodu. Mój Jezu, tutaj była milicja, że nie widziała, że nikt nie przyjechał, ale jesteśmy na świeżym powietrzu. Troszkę też te obostrzenia zelżały. Także ogień. Ja tutaj muszę wjechać z racji tego, że pod końcówką tam mam nieprzetrząśnięte. A wiecie, mamy i tak czas, nie spieszy się. To są pokazy. No więc o to chodzi. Ale języczek pięknie był. Na razie tam. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich Polaków. Nie, mega, mega, naprawdę mega się cieszę, bo jak sami dobrze wiecie, od... No już drugi rok będzie, gdzie nie ma tych targów. Na pewno jak i wam, tak i nam tego brakuje, bo poprzednie lata patrząc, to miesiąc w miesiąc gdzieś z całą ekipą, z chłopakami sobie żeśmy pięknie jeździli na targi. A teraz no niestety tego strasznie brakuje. Mega też się cieszę, bo targi u Krzysia, pokazy może o bardziej nazwijmy to pokazami, pokazy u Krzysia naprawdę już dorastają do tak wysokiej rangi, że firmy chcą tutaj się wystawiać, chcą to wszystko fajnie organizować. I bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo nie pomyślałbym, robiąc tam pierwsze, tutaj pozdrawiamy oczywiście Majsa Dura, chłopaki dzisiaj też tutaj są z nami, na pewno będzie chwilka, żeby sobie pogadać. Myślę, że też niedługo zobaczycie jakieś vlogi z kukurydzy, z poletek, bo wszystko posiane, kukurydza praktycznie jest na wierzchu już. Może czasami od Krzysia z opóźnieniem dostajecie te vlogi, ale wiecie, gdzieś czasami na jednym vlogu jest za mało i trzeba coś po prostu dogrywać sobie. Dlatego też czasami, wiecie, no te vlogi są jakieś tam łączone po dłuższym czasie. Ale powracając, mówię, no mega się cieszę, że tak to urosło. To już są kolejne pokazy, bo zobaczcie, zaczynają gdzieś tam od Kuboty poprzez rok w rok. Pokazy Majsa Dura, zbiory poletek, tego wszystkiego. Mówię, także tutaj sianokosy i kukurydza gdzieś przeważają u Krzysia. No ale wiadomo, w gospodarstwie z hodowlą krów, no sami dobrze wiecie, jak to wygląda. Tym bardziej, że Krzysiu ma zawsze fajnie zadbane, dobrze zrobione, dobrze się tu na pewno ta ziemia najadła, to choć tutaj aktualnie, jakby nie patrzeć, jesteśmy na dzierżawie. Tego pola mogliście jeszcze ani razu nigdzie u Krzysia zobaczyć. Także powiem wam, naprawdę subcie, mam nadzieję, że później gdzieś tam z kamerką sobie wyjdziemy, bo ja jeszcze troszeczkę ujęć muszę połapać. Ok, teraz fajnie, bo sobie wiecie, wjadę dwa pokosy pomiędzy i będzie nam idealnie tutaj to łapało, bo tak gdzieś wiecie, no troszeczkę ze skosa szło tą kosiarką, my chcieliśmy to trochę wyrównać, dlatego pod końcówką no tak wyglądało to, jak wyglądało. Ale naprawdę nie można powiedzieć,
Jak widzimy z tyłu, stół. Szkoda, że nie widać tego drugiego zestawu z kosiarką tylnią, nie wiem czy mówiłem, jeździ New Holland T5 bodajże. Jakoś nie zwracałem na to większej uwagi. Ja tu sobie teraz przejadę ten kolejny pokos i na razie kończymy sobie pracę, bo prawdopodobnie nie wiem czy... O, widzimy tam New Hollanda. Bo nie wiem czy tutaj nie będzie coś chciał zostawić, żebyśmy mogli nagrać jako my youtuberzy, bo no mówię, tak jest to pole niestety podzielone. My sobie gdzieś tam zawiniemy, nie chcę mi się tutaj tego podnosić. Akurat ładnie jeszcze to roztrząśniemy. Cieszę się, że wreszcie mogę przetestować i aparat, i kamerę GoPro, bo wiecie, kupiłem to długi czas, leżało gdzieś tam bardzo, ale to bardzo skupiłem się na koncie z grami i praktycznie tych vlogów nic nie ma. Dobrze, że Krzysiu coś tam wstawia, bo tak to już praktycznie na tym kanale nie byłoby nic. Wiedzieć, gdybym pewnie mieszkał tutaj u siebie, tam gdzieś Bytowie, za wielu rolników nie znam, gdzieś tam nie jeżdżę, więc niestety jest jak jest. Ale mówię, no nie da się ogarnąć wszystkich kanałów. Kiedyś próbowałem, tak jak jeszcze się pracowało w Mokrzynie, no niestety tutaj trzeba gdzieś w końcu się poświęcić. O, tutaj chyba sobie... O, to później jeszcze raz najwyżej się przejedzie, to nie szkodzi. Zaraz damy Robertowi. Niech Robert pojeździ. A ja sobie pójdę trochę przetrząsania nagrać, bo tak to no niestety, ale nie nagram sobie nic, a chcę mieć naprawdę jakiś fajny film pod muzykę, bo tego też, jak sami dobrze wiecie, no strasznie mi brakuje. Bo to jednak swój klimat zawsze to wszystko ma. Posiedzenie Boże tutaj, o, proszę bardzo, Piotruś Boży jest również z nami tutaj, Adaś Boży, jak witam serdecznie. Na badania. Tam Krzysiu, nie Kononowicz, ale Krzysiu od Agrokuzynów na pewno znacie, pozdrawiamy tutaj bardzo mocno. I mówię, idę se ponagrywać, jakżem ino prędko, ino wysiadł. I Łogiń, natłoki, piękny krajobraz z tyłu, ale muszę se lunetę większą dokupić, bo powiem wam, że masakra. Pod względem zoomu to jest tragedia. Daj Boże, żebym później ja to znalazł. Od tego! O! Jest kosiarka! Jest kosiarka! O kurwa! Ktoś ukradł? Ty, spieli tego! Czekaj, czy możemy iść? Do Fynda spieli dwie, czyli tak jak mówiłem. Fynda dwie spieli kosiarki. A masaj Boże, dzisiaj będzie stał. No ktoś ukradł. Nie ma kosiarki. Nie mam. Ciekawy jestem, bo ogólnie już raz obrabiałem sobie materiał z podvloga do Krzysia. Raz miałem nagrane kilka ujęć i nie mogłem znaleźć jak dobrze wyrenderować, bo tak popsuło jakoś, jeszcze YouTube dorzucił, że to była tragedia jak lekturen w strasę. Wszyscy pod namiotami, już trochę mają ponagrywane. O, przygody Mafisolec na polu z... Piotrusia Pana. Przygody Piotrusia Pana, haku kapitana. Na polu Lucerny. Czekaj, Krzysiowi... muszę powiedzieć. Żeby kamijaczka. Tak, tego kamijaczka. Weź drzwi otwórz. No, otwórz. Jedź. Otwórz drzwi. O, jedź. Ty, tam masz mordo mijaka jednego, znaczy wiesz, jak będziesz se później tu zawracał, to tam masz do zgarnięcia go jeszcze, nie? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Chłopaki tutaj z formacji Fenomen nagrywali dzisiaj. Nie dość, że i nutę zająbistą zrobili, to i teledysk Boży będzie nagrany również. Coś pięknego. Także tutaj już bardzo serdecznie naprawdę do nich zapraszamy, bo żeśmy sobie wystąpili. Dzisiaj było troszkę więcej czasu na to. Cieplej. Chociaż nadal jest zimno jak cholera. No najgorsze jest to, że mamy dzisiaj 20, tak jak mówiłem, 7, przepraszam, ja się pomyliłem. Wczoraj dzień mamy powiedziałem, że dzisiaj 26 jest. To 27 dzisiaj jest. Dobrze. To się pomyliłem, tu serdecznie przepraszam. Hatfu. Więc... w szok, bo w kurtkach.
niestety wieczory zimne. No i też trochę najgorsze było to, że pokaz miałby się już odbyć tydzień temu, bo naprawdę tutaj już to było do koszenia, ale niestety no pogoda płatała nam figle, a wczoraj też już nie było kolorowo, bo praktycznie no cały wieczór padało i to tak dosyć porządnie, ale no jak dzisiaj widzimy w miarę, powiedzmy, jest sucho. Ja bym się poszedł przejść, zobaczyć, chociaż uronić rąbka tajemnicy. Słucham? Ale ty, rotacyjna tu je. A jakby to sześciu? Siewka była, tak? Moja. A jakby tą sześciątkę odpolił, choć chyba ona za bardzo to nie odpoli, bo ona aż jest łopcinta dookoła. O Jezus Maria, a co tu się stanęło? To nie olej? Ty, no? Była sterka na wirze. Idę trochę uronić. Kłopoczki do nas tu idą pięknie. Witam serdecznie pana motocyklistę. A tu miatek mocno został zrobiony. Dzień dobry. Chyba ty. 1-0. A sterką Bożą przyjechałeś, nie? Cześć kochani, co? A sterką Bożą przyjechałeś, nie? Rowerkiem. Ale super fit, fajny strój na rower. Lawelku. A kółeczka zdejmowałeś, nie? Nie, dobrze. Nie, bo się boję was. Kaskader, dzień dobry, serdecznie witamy. Dzień dobry. Co tu się stanęło, proszę powiedzieć? Ktoś podpolił? Nie, olej. No, ale nie wiem z czego. To najgorsze. Ze zgrabiarki. Gorzej jak z case'a. Przekładni. Ze zgrabiarki, no. Dobrze, że nie przyjechała. Nie wiesz, kaski, czy można użyć tam? Oni mają już nagrane, czy nie? Ja nie wiem. Nie wiem, nie widzę po ludziach, czy oni już przyszli, czy nie, ale chyba całej ekipy... Co, jeszcze raz? Przecież Ferguson tu stoi, a Fenda zapieli dwie kosiarki teraz. No, bo ja patrzę, o mówię, przyjechał New Holland, będzie ciął, no, bez niczego przyjechał. Fenda to stoi pusty, teraz cofał bez niczego. Aha, dobra, czyli... No ale nie, no jak zepnął, a gdzie, a co z przednią? Nie wiem, może dopiero się podpina. Laski. Pewnie dwie podpiął pod przód. Super. Pewnie zamknęłem oczy, ale to nie szkodzi. Jeszcze raz. Ale piękny jest. O, piękne zdjęcie. Będzie na dni. Teraz trudno. Najwyżej wytnij sobie oczy z pierwszego zdjęcia i se dorysuj. Moje zostaw w spokoju. Witam was serdecznie drugiego dnia. Jak widzicie. Widzicie, mamy już zgrabione, ładnie, pięknie, Krzysiu już prasuje. To na razie tak ogarniamy temat pod nagrywanie. A my idziemy do Krzysia się pięknie przywitać. Witam serdecznie pana kierownika. Dzień dobry. Dzień dobry. Ależ mnie dawno w tym case'ie nie było. I co, pogoda? Mam nadzieję, że póki co się chyba nie sprawdzi, co wytrzyma. Tak nas trochę dzisiaj zaczęli straszyć, wcześniej zaczęliśmy. Nawet za wcześnie prawie, że, ale się udała. A ten gościu z ochrony, tam był, coś... A nie wiem, tylko widziałem, że przejechał. No. Security Richard był. Jest. Także no, w miarę wydajnościowo. Twój tata gadał, że chyba lepiej. Co by tu mieści ostatnio trawę? Jak gościu jest dużo szczęścia? Nie, też rzucerna. Ale była później koszona, była większa. A no właśnie mówi, że na jednym rządku mieści się po cztery belki, a teraz po dwie chyba są. Zależy, które miejsce, ale będzie mniej. Na pewno, bo jest wcześniej cięta, żaden kwiatka nie wyrzuciła. Mhm. Okno pogodowe, ważna rzecz, nie? No tak. Trafiasz też, no i w tym opowiadałem. Oj, było, no ja już wcześniej na początku vloga mówiłem, jak było ciężko te pokazy tutaj zorganizować, nie tylko pod względem no, pandemii, tego wszystkiego, to jest teraz lepiej, ale głównie chodziło tutaj o okienko pogodowe, bo miał tydzień wcześniej one się odbywać, ale przez pogodę zostały przełożone na teraz, no i faktycznie gdzieś tam jak sprawdzałem tą pogodę, no to miało padać, jak ktoś mówi, nie, ja mam pogodę zamówioną, także tutaj, tak, także tutaj się fajnie naprawdę to sprawdziło. O, troszkę osób już podjeżdżało, nie wszyscy youtuberzy mogli z nami tutaj do końca zostać. Dobra, jedziemy sobie na drugą część pola, tą, którą wczoraj żeśmy nagrywali i tutaj było koszone. No, niestety, tak wiecie, pod filmy, jak to często bywa, no trzeba tak robić, żeby było jak najlepiej. Tutaj właśnie z racji tego, że nagrywa Tarek dla siebie film, dlatego też przepinają te maszyny co chwilę, dlatego też tyle czasu schodzi. Bo niebieski jest ładniejszy. Buu. No niestety, Kejsik sobie postoi i poczeka. Tak, ale tutaj co już możemy się pochwalić, Krzysiu, to tutaj co się tutaj będzie działo? Zabereczka zostaje u mnie. Zostaje. Zakupuję od firmy
spodobała mi się praca, jak wiecie, mój pająk niestety pamięta prawie Gierka, więc przyszedł czas na zmiany. Tak, to już dłuższy czas zawsze żeście pisali, patrzyłem jako samym, krzykłbyś sobie zgrabiarkę kupił, krzykłbyś sobie przetrząsarkę. Jak przetrząsarka jeszcze daje radę, tak już zgrabiarki było naprawdę tutaj potrzeba. Tak, ładnie. Tym bardziej, że siano, to była maszana, kiedyś to siano lekkie, to ona gdzieś tam zgrabiała. A lucerna zobacz, niestety a lucerna, już. Czy coś jest zielone, to tą maszynę przesuwa na bok. Widziałem patenty, wieszałem obciążniki. Marko! Siema! Wyspał się? Dziękuję. Mówi się. A kto to kurwa tu siedzi? A cześć! O, cześć. No. Mati Boży z tyłu jest. Mati Boży. Siedzę, na ty to miałeś. O. O. Kasiu Boży zajebał. No nie otwieraj szyby. Co powiedz coś po rolniczemu. Nie opłaca się. Ale BMW kupił. Jedziemy do Krzysia nagrać. Krzysia Bożego, sam siedzi. Nie wiem, zaraz wyciągnę jak GTA kogoś. Nie wyciągniesz. Nie wyciągnę. GTA 2. Chyba się zakopali. Dobra, ty nagrywasz. Pasek rozrządu poszedł. Jak, kurwa, gdzie Coca-Cola jest? Dawaj bokiem. Pierdolę, jaki kurwa. No i poszedł rozwój. Ja. Krzyku, stój, bo trzeba mnie wejść do środka wziąć. Co tu jest? Krzyku! Nie! Nie! Ale bo ja, ty robisz. Ja mu pracuję, poczekaj. Wysadź. Ja będę pracował, jak był belki od k***a, tam będzie 120 sekund, zobacz. Spytaj się, czy się wymienim. Wyjąłby odwiezie ta na PK. Kubek! Nie kolego. Kolego. Das kolegen. Halo. Nikt mnie nie chce puścić silnika. Takie targi, że jeździmy autem. Nie, bo nie możemy nagrywać, bo oni tam nagrywają i o, i nie ma kiedy. Musimy czekać, aż oni nagrają, a my musimy zarejechać, bo mam 800 km dzisiaj. Matko włosko, nie, żartowałem, żartowałem. Finle za 250. Co? Nie no. 350 dzisiaj zrobię. 300 jest do Bytowa i jest, no, Bytowa z powrotem. No. Na co on tam poszedł? O, to zobaczę, jak praca pracuje ładnie. Halo. O, dziękuję ci serdecznie. Komora jest pusta, zwolnienie blokady. Dziękuję, dobranoc. Ale lucerka. A ty jeszcze nic nie chciałeś lucerki? A, ale szybko tym. Jak pracować? Będzie prasowanku się. Nie wiem, co tak ładnie pachnie. Czy alkohol, czy ta lucerka? Jadłem. Nie. Za słodko. Weź, to jeszcze stał? Nie. Dobra, to na razie. Cześć, Krzysiu, trzymaj się. Powodzenia. Ale, o. Muzykę, da. Folia ochronna. Ty jesteś na filtrze MD. Na filtr ochronny mnie stać. Folia. Na chuj tu stoi. Ja. No ogólnie sobie nie ponagrywamy za dużo, bo my już musimy powoli wyjeżdżać stąd. A najgorsze jest to, że oni muszą, Tarek musi nagrać materiał do siebie. Dlatego też gdzieś tam na pewno ten link wam wrzucę w opisie albo gdzieś w komentarzach go przypnę. My sobie już dojeżdżamy praktycznie na początek i koniec naszych targów. Także co, my wam bardzo serdecznie i no, o, proszę bardzo. Tak to jest, tak to jest. A jak zatonkował cały bok polu. No, o, tak to jest. Się powodzi, agrokuzyni, to no, to, tak było, tak było. Dobra, my wam dziękujemy za uwagę, do kolejnego vloga i na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.